cześć, witajcie w moim pierwszym odcinku o gołąbkach. Może być mnie trochę słabo słychać w tym momencie, bo jestem dość daleko od kamery, ale takie mamy tutaj ustawienie terenu, że uznałem, że to będzie najlepsze ujęcie, dlatego musicie troszeczkę sobie na początku ten film podgłosić, ja się staram mówić głośniej. A poza tym deszcz pada, więc on również powoduje powstawanie szumów tutaj na kamerze. Słuchajcie, za chwileczkę zacznę ten film i przy zbliżeniu powiem Wam przede wszystkim w ogóle, jak odróżniać gołąbki od innych gatunków, jak ten gatunek, jak ten takson odróżnić od innych taksonów gołąbka. Natomiast to, co chciałem powiedzieć na początku, to tylko to, że początkowym zbieraczom, którzy znają gołąbki albo którzy chcą zacząć zbierać gołąbki, polecam zaczynanie zbierania od gołąbków w kapeluszu żółtym. Dlaczego? Dlatego, że gołąbków w Polsce stwierdzono około 250-260 gatunków, typów, taksonów. To jest dość dużo. Większość z nich nie jest w ogóle do rozróżnienia z powodu na kolor kapelusza, to jest absolutnie nie do zrobienia. Natomiast w przypadku gołąbków o kapeluszu zielonym i żółtym jest ich stosunkowo niewiele i są one bardzo bezpieczne, ale zaraz wrócę jeszcze do tego. I dlatego polecam rozpoczynanie przygód z gołąbkami w kolorze żółtym. Dlaczego? Dlatego, że z żółtym kapeluszem w Polsce występuje tylko 7 gatunków, więc pomyłka może nastąpić i jednym z tych gatunków jest bohater naszego odcinka, czyli gołąbek brudno-żółty. Natomiast pozostałe 6 taksonów z żółtym kapeluszem, to 3 z nich są jadalne, a 3 z nich niejadalne. Więc ta pomyłka będzie dla Was w miarę bezpieczna. W przypadku grzybów i gołąbków z kapeluszem zielonym, tam wszystkie taksony są jadalne, więc mogłoby się wydawać, że jest to dużo bardziej atrakcyjne dla grzybiarza. Mało tego, wśród gołąbków z kapeluszem zielonym znajduje się gołąbek zielonawy, który jest chyba najsmaczniejszym z gołąbków. O tyle natomiast, jeżeli ktoś jest początkującym grzybiarzem, może dokonać pomyłki z muchomorem zielonawym. I w momencie, kiedy będę robił film o gołąbku z zielonym daszkiem, to Wam pokażę porównanie, bo można takie pomyłki dokonać. Dlatego początkującym grzybiarzom polecam rozpoczynanie przygód z gołąbkami od gołąbków z żółtym kapeluszem. Słuchajcie, z gołąbków z żółtym kapeluszem, które są podobne do tych gołąbków, które tu widzicie, to jest między innymi gołąbek jasnożółty, ale gołąbek jasnożółty występuje na glebach kwaśnych, ale przede wszystkim mikoryzuje z brzozą. Ja w tej chwili jestem w Buczynach, no więc już wiem, że nie jest to gołąbek jasnożółty. Sprawa numer 2. Gołąbek octowy również rośnie w Buczynach na glebach kwaśnych, no więc mógłby to być gołąbek octowy, ale zaraz zobaczymy, dlaczego to nie jest gołąbek octowy, bo stare owocniki gołąbków octowych, tak jak chociażby ten, czuć octem, a ten octem nie czuć. Kolejny jadalny, bo gołąbek octowy jest jadalny, kolejny żółty, z żółtym kapeluszem jadalny gołąbek to gołąbek złotawy, ale gołąbek złotawy ma kapelusz żółty albo czasami czerwony, ale przede wszystkim ma blaszki żółte. No więc to gołąbek złotawy nie jest. Następnym gołąbkiem jest gołąbek słoneczny. Gołąbek słoneczny już jest niejadalny, również występuje w Buczynach, czyli mógłbym go tutaj znaleźć. Ale w przypadku gołąbka słonecznego rośnie on na glebach słabo zasadowych i rośnie w innym okresie. W tej chwili jest listopad, gołąbek słoneczny już w listopadzie nie występuje, więc też wykluczam tego gołąbka. Kolejnym niejadalnym gołąbkiem, z którym najłatwiej mi pomylić, bo tutaj wiem, że występują, jest gołąbek żółciowy, który rośnie w Bukach, dokładnie na tych samych glebach co ten gołąbek brudno-żółty i mniej więcej w tym samym okresie. Więc dlaczego to nie jest gołąbek żółciowy? Po pierwsze, gołąbek żółciowy jest niejadalny, bo ma bardzo piekący, ostry smak, a to zaraz do tego dojdziemy. A po drugie, jest mniejszy i ma bardzo często tutaj riflowany brzeg. Ten gołąbek tego nie ma, więc wykluczam gołąbka żółciowego. No i ostatnim gołąbkiem z żółtym kapeluszem jest gołąbek łączysty.
Jest to gołąbek również niejadalny, ale bardzo rzadki, występuje na północy Polski, a ja jestem na południu. Okej, słuchajcie. W ogóle zacznijmy od tego, w jaki sposób odróżniamy gołąbki od innych gatunków. Popatrzcie się. Grzyby, które nie mają pochwy, nie mają pierścienia, mają gładkie, przeważnie gładkie trzony i bardzo kruche blaszki. Widzicie? One się łamią pod palcem momentalnie. Jest dosłownie kilka odmian gołąbków, które nie mają tych blaszek takich kruchych, ale to jest wyjątek potwierdzający regułę. Jak będę kręcił o nich film, to wam powiem. Natomiast 99% gołąbków ma blaszki, które się łamią i są kruche. Widzicie? Podobnie zachowują się blaszki mleczajów, więc tu możecie dokonać pomyłki z mleczajem, ale w przypadku jakiegokolwiek mleczaja czy mleczajowca, po złamaniu blaszek wydziela się tutaj po prostu mleczko. Gołąbek brudno-żółty, którego tu widzicie, jest grzybem według mnie warunkowo jadalnym. Większość atlasów podaje, że jest to grzyb jadalny. Jest część atlasów, które podają go jako niejadalne. Ja uważam, że jest to grzyb warunkowo jadalny z tego powodu, że może on mieć smak łagodny, ale również może mieć smak piekący. Przeważnie piekące są blaszki, więc jeżeli chcecie wiedzieć, czy on się nadaje do zjedzenia, to urwijcie sobie kawałek blaszki, tak jak ja sobie to zrobiłem, skosztujcie. Jeżeli nie są piekące, no to możecie zabrać do kuchni. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Taka jest natura tego grzyba. On może być piekący, nie musi. To, co ja zauważyłem ze swojego doświadczenia, że ten grzyb bywa częściej piekący w pierwszej fazie wzrostu, w sensie owocnikowania, czyli w okresie letnim. Natomiast jesienią raczej już piekący nie jest. Gołąbek brudno-żółty występuje w okresie od lipca do końca listopada. W tej chwili mamy końcówkę listopada, więc stąd też kręcę ten film, bo już ciężko inne atrakcyjne grzyby. I dlatego też w tym okresie możecie się pokusić o jego zbieranie. Wracając jeszcze do jego morfologii, słuchajcie, i kapelusza. Popatrzcie się, moja kamera oczywiście też zakłamuje trochę kolory. Tym bardziej, że mamy bardzo pochmurno dzisiaj i deszczowo. Więc również odbiór koloru przez kamerę jest trochę inny. Widzę, że w kamerze ten kapelusz wygląda bardziej sino, w rzeczywistości jest bardziej żółty, ale ta żółć nie jest też właśnie taka czysta. Może zdarzają się czysto żółte, cytrynowe wręcz kapelusze tego grzyba, ale w większości przypadków ten kolor jest taki właśnie brudno-żółty i stąd również jego nazwa. Gołąbek brudno-żółty. Bardzo lubi buczyny, dlatego u mnie jest go bardzo dużo. Ja go latem w ogóle nie zbieram, bo jest to grzyb według mnie drugiej bądź nawet trzeciej kategorii jakościowej. To znaczy w smaku, jeżeli nie jest piekący, to jego smak jest bardzo delikatny i słabo wyczuwalny. Natomiast jeżeli jest piekący, to go po prostu w ogóle nie biorę. Mówi się, że jego pieczenie ustępuje w momencie dłuższej obróbki termicznej. Ja tego nie ryzykuję, nie robię tego, bo po co? Po prostu sprawdzam, jeżeli jest piekący, to zostawiam go na miejscu. Słuchajcie, i teraz jeszcze kwestia rozpoznawania gołąbków. Poza kwestiami morfologicznymi, o których powiedziałem wam minutę temu, to jest jeszcze kwestia właśnie próby smakowej. Wszystkie gołąbki są grzybami bezpiecznymi, które mogą być, jeżeli są jadalne, mogą być spożywane na surowo. Stąd ich potoczna nazwa surojadki. Natomiast na Ukrainie generalnie mówi się, czy w Rosji, na nie surojeżki, czyli grzyby spożywane na surowo. No i co? Bierzemy sobie kawałek blaszki, najlepiej blaszki, dlatego że one najczęściej bywają piekące. Możecie wyciąć równie dobrze, jeżeli nie chcecie jeść blaszek, bułażu, ponikowady czy coś, to możecie sobie wyciąć tu ze środka kawałek miąższu i po prostu w lesie spróbujcie. Próba smakowa, o której wam teraz mówię, dotyczy tylko i wyłącznie gołąbków. Słuchajcie, nie kosztujcie innych grzybów, nawet borowików. Nie róbcie próby smakowej w lesie. Ja to mówię do niedoświadczonych grzybiarzy oczywiście.
Natomiast w przypadku gołąbków te próby są jak najbardziej bezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że wśród wszystkich gołąbków występuje tylko dwa albo trzy gołąbki trujące wśród tych 250 gatunków znajdujących się w Polsce, więc nie jest to dużo. I są one trujące, słuchajcie, lekko trujące, to nie są grzyby śmiertelnie trujące. Więc nawet jeżeli na niego traficie, musielibyście zjeść naprawdę większy fragment, a wszystkie te gołąbki trujące są w smaku paląco ostre, więc biorąc do ust kawałek blaszki, żując przez chwilę, następnie wypluwając, bo ja wam nie każę tego połykać, wypluwacie i odczekacie. Niektóre gołąbki są piekące natychmiast, niektóre po jakiejś chwili. Jeżeli są piekące, po prostu już wiecie, że są to gołąbki niejadalne bądź trujące. Natomiast jeżeli jest w smaku delikatny, niepiekący, to jest to grzyb. Jeden z gołąbków jadalnych. Tak się generalnie rozpoznaje gołąbki, jeżeli chodzi o ich jadalność. Natomiast jeżeli chodzi o gatunki, no to musicie już poznać troszeczkę więcej szczegółów, o których wam tutaj powiedziałem. Przyjrzyjcie się teraz na miąższ tego grzyba. Trzony wszystkich gołąbków są w środku watowate. Za młodu oczywiście one są twarde, natomiast później są watowate. Większość gołąbków zresztą w okresie letnim jest bardzo zaczerwiona. Bardzo ciężko znaleźć dobrego gołąbka w okresie letnim, dopiero na jesień, kiedy czerwie odpuszczają, no, te grzyby się stają w jakiś tam sposób bardziej atrakcyjne. Tak jak powiedziałem, poczekajcie, większość, znaczy wszystkie gołąbki mają trzony watowate. Niektóre wręcz na starość puste, natomiast młode... Bywają, że są twarde, ale poczekajcie, bo ten już czuję, że też jest watowaty. O, popatrzcie, się rozłazi po prostu cały. To jest wata w środku. Żeby był twardy, to naprawdę musiałby być bardzo, bardzo młodziutki. Blaszki. Gołąbka brudno-żółtego, z początku są białe. Następnie troszeczkę wpadają w taki lekko kolor ekri, bym powiedział, czy też lekko żółkniejący. Niestety na tej mojej kamerze nie wiem, czy widać ten kolor tak dokładnie. On w rzeczywistości nie jest czysto biały, tylko jest lekko żółtawy, taki właśnie wpadający w ekri. Trzony, przepraszam, miąższ natomiast jest za młodu biały. O, tu jest młody owocnik, to wam pokażę. Za młodu ten miąższ jest biały, natomiast na starość może być wpadający w szary kolor. Tutaj już lekko zaczyna szarzeć trzon tego grzyba. Natomiast po rozcięciu, gdy go zostawilibyście w lodówce na dłużej, to on mógłby całkowicie przyszarzeć. Także jeżeli go zbierzecie, rozetniecie i nie poddacie pod obróbkę od razu, tylko zostawicie na kilka dni w lodówce, może wam się zdarzyć, że ten trzon w miejscu przecięcia stanie się szary. Tym się nie przejmujcie. Nie ma to żadnego znaczenia. A i jeszcze jedna uwaga odnośnie kapelusza i skórki na kapeluszu. W przypadku tego grzyba ta skórka daje się zdzierać tylko kawałek. Widzicie, nie jesteście w stanie jej zedrzeć w całości. Ale kawałeczek daje się zdzierać. Jak są to młode osobniki, to wiadomo, że zejdzie ich troszeczkę więcej. No, albo i nie. Widzicie? Ona się ściąga tylko z krawędzi. No, mam nadzieję, że będziecie w stanie odróżnić gołąbka brudno-żółtego już od innych gatunków. A jeżeli nie, to piszcie w komentarzach, piszcie do mnie, ja wam zawsze chętnie pomogę w identyfikacji jakichkolwiek grzybów. Jeżeli będę po prostu miał o nich pojęcie, jak nie będę, to się nie będę wymądrzał. Dlatego, że nie będę ukrywał, że znam, nie będę kłamał, że znam 4000 gatunków grzybów, bo tyle ich w Polsce występuje. Nie, znam kilkaset, więc nie będę aspirował do tego, żeby znać wszystkie. Ale te, które znam, chętnie się wiedzą podzielę, więc jak macie pytania, to piszcie. To jest gołąbek brudno-żółty, który dzisiaj ze mną poznaliście. Dzięki za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia już w następnym. Trzymajcie się ciepło, cześć.